Ronda 10 jest z nami, Wiśnia, witam cię serdecznie. Siemanko. Słuchaj, po walce w narożniku u Miłosza, no nie poszło chyba tak, jak sobie zakładaliście przed tą walką. Nie poszło, no generalnie wiedziałem, że może być ciężko, Sebastian bardzo mocny zawodnik. Sebastian zresztą też jest moim kolegą, znamy się już z krwawego sportu, jak tam mistrza zdobywał i tak dalej. Więc wiedziałem, że jest mocnym zawodnikiem. Miłosz moim zdaniem technicznie jest lepszy od Sebastiana, ale Sebastian jednak jest wariat, bitny, idzie do przodu, nie patrzy, kurde. No, fakt, Miłosz połamał mu nosa, trafił go w nosa, no ale walka trwała kilka sekund, no i któryś z nich musiał po prostu paść, tak? No, Tym bardziej, że Scarface jednak ma, on lubi szybko kończyć te walki i chyba generalnie no też Miłosz wiedział, ale no ciężko jest się przygotować, jeśli zawodnik ruszy i jest precyzyjny, jest celny, bo taki był właśnie Scarface dzisiaj. Tak, no Sebastian jest celny, tak udowodnił to na krwawym sporcie, zdobywając mistrza, udowodnił to ostatnio na BFBA, jak zakończył walkę w 7 sekund, no i dzisiaj też kilka sekund. Fakt, że chociaż zrobili wymianę fajną, tak? No, ja wiedziałem, że to pójdzie w jedną, bo w drugą stronę ciężkim nokautem, no i tak się też skończyło, nie? Słuchaj, rozmawiałem wczoraj z Miłoszem, on jest też po walce w Kocie, tamta walka przegrana, tak mi powiedział, jeszcze nie można jej nigdzie zobaczyć. Czy ty byłeś na tej walce, widziałeś ją na żywo, czy... Byłem, ja Miłoszowi w ogóle tą walkę załatwiłem, poprosił mnie kolega jego, co te stołki robi, projekt Boxing Stalls, pozdrawiam serdecznie. I gdzie ty idziesz? On ma oko uszkodzone, więc nie wie gdzie. No i poprosił mnie właśnie kolega, tak na początku nie chciałem, bo Miłosz młody jest, tak ma 21 lat, mówię, gdzie on, na gołe pięści i tak dalej, ale no spojrzałem na jego tam powiedzmy CV sportowe, na jakieś tam jego walki i tak dalej, zobaczyłem, że jest bitny chłopak, mówię, czemu nie, niech spróbuję. Zaproponowali El Greco, parterowy zawodnik, bardzo mocny. Pokazał to na Wotorę, bo on walczył na Wotorę, jeśli się nie mylę. Na Wotorę uważam, że go oszukali, bo na punkt zdobył 100-0 i po prostu dali mu przegraną, nie wiem za co. Naprawdę tam było ze 100 do 0 przez te obalenia. Tak więc, no tutaj mi szkoda El Greco, no ale no, na King of the Streets okazał się lepszy od Miłosza, tak zakończyło się jak się zakończyło, ale naprawdę fajna walka była. Fajnie mi tam, ja w narożniku też byłem zresztą wtedy u Miłosza i fajnie mi to się oglądało z boku, obydwoje pizgali się świetnie. Ty chyba mocno teraz właśnie w ten klimat taki streetowy wchodzisz, chyba mocno cię to jara. No tak, no jednak to jest, wiesz, nie oszukujmy się, tych freak fighterów wszystko trenuję i tak dalej, bo też się spotykamy na różnych galach, nie? A to nie jest prawdziwa walka, nie? I tak naprawdę wszędzie... Nie będę tutaj obrażał organizacji i tak dalej, ale wszędzie gdzieś tam próbują budować sobie swój wizerunek freak fighterami, nie? Albo jakimiś tam innymi gwiazdeczkami. A jednak King of the Streets dalej ma te twarde, sztywne zasady i tylko naprawdę bijoki tam prawdziwi się dostają i prawdziwi bijoki tylko tam zostają, nie? Natomiast wiesz, no generalnie zawodnik też, sobie rozmawialiśmy za kulisami, musi z czegoś żyć i te wypłaty musi jakieś dostawać. Czy King of the Street płaci na tyle, żeby ściągnąć jakieś mocne gwiazdy do siebie? Czy on te gwiazdy właśnie buduje i kreuje i później daje możliwość wypłynąć i zawalczyć gdzieś indziej? Tak jak na przykład na Wotorę walczył z Danii zawodnik. Simon, tak. No generalnie to wygląda tak, że za pierwsze walki wiadomo nie dostaje się tam jakichś kokosów, ale to za każdą walką rośnie o 100%, tak? Czyli jeżeli, ja podaję przykład sumy, bo ja dostałem inną sumę, ale dostajesz powiedzmy 2000 dolarów, to za następną walkę, jeżeli wygrałeś oczywiście, dostajesz 4000, jeżeli przegrywasz nie masz nic, tak? To tam są takie zasady. No ale 2000 dolarów to jest, umówmy się, dużo więcej niż płacą często federacje w Polsce zawodnikom, którzy mają już kilka stoczonych walk. Tak, nie będę mówił tutaj nazwy, obrażał jednej organizacji, ale dostałem kiedyś telefon, walka za 4 dni, 1000 plus 500 za wygraną. To powiedziałem gościowi, żeby sam sobie spodenki nałożył i się bił, no kurwa. Przesada trochę. Ja wymienię poza kamerami 3 i ty mi potwierdzisz, no która, bo... No bo generalnie jesteśmy w tym środowisku, więc też wiemy, jak to wygląda. Co z tobą? No bo dostajesz telefony. Ja wiem, że Wotorę było zainteresowane zakontraktowaniem ciebie. Pytanie, co z tobą, z sportową karierą, bo jako trener realizujesz się, jeździsz z zawodnikami po galach, natomiast no chyba najbardziej to chciałbyś jednak ty być w centrum wydarzenia i walczyć. Bardzo bym chciał, ale zrobiłem już tyle w tym sporcie, ile mogłem, uważam. I
Jak kiedyś nie walczyłem za pieniądze, tak teraz chcę walczyć za pieniądze, tak? Mam świetną pracę, mam rodzinę i jednak muszę na tym się bardziej skupić. Jeżeli jakaś organizacja by mnie chciała zakontraktować, no to musi do mnie od razu wyjechać z dobrą propozycją finansową, bo póki co to co dostaję. No fakt, bo Tore dobrze płaci, ale jeszcze na to nie jestem gotowy. Już skaczę, już biegam, ale jeszcze kopać nie mogę, lekarz mi zabronił. Tak więc coraz więcej mogę robić, ale jeszcze jednak na dzień dzisiejszy mógłbym walczyć w boksie, tak? Czyli na przykład tutaj. Ale czekam na propozycję. Czyli Gromda musiałaby ugiąć swoje zasady, jednak sięgnąć do portfela głębiej, żeby cię skusić, żebyś tutaj zawalczył, bo powiem ci szczerze, że widziałbym cię w turnieju na przykład. A ja siebie nie. Nigdy w życiu w turnieju nie zawalczę. Ja walczyłem w turnieju amatorsko na Mistrzostwach Polski i zawsze wychodziłem z czymś, tak? Zawsze miałem jakieś guzy na piszczelach czy coś, a tutaj w turnieju na gołe pięści jestem pewny, że w pierwszej walce już bym mógł sobie coś uszkodzić, tak? Na 80% praktycznie większość zawodników ma coś uszkodzone, jak nie łapa połamana, to coś tam. I weź wytrzymaj trzy walki jednego wieczoru. Ja siebie nie widzę w tym, tylko i wyłącznie jedna walka za dobre pieniądze. Okej, okay. No i to... ciekawe, pewnie będziemy chcieli zobaczyć w komentarzach, zobaczymy, czy ludzie chcą Ciebie zobaczyć w Gromdzie, czy może właśnie w jakiejś innej federacji, chyba że jakaś frikowa, bo tam też Ci chyba blisko. No tak, coś tam te obserwacje wzrosły, nie ukrywam, odkąd połamałem nogę, to w ogóle zacząłem się, że tak powiem, skupiać na treningach personalnych tych youtuberów i tak dalej i troszkę mi to podbiło obserwacje. Oprócz tego też dużo jeżdżę po świecie i też do innych klubów i to też mi tam pomaga gdzieś tam rozwijać moje social media. No ale czy znajdą kogoś dla mnie na Freak Fight, tak? No, wiadomo, no, dla Denisa znaleźli, tak? No, są tam jacyś zawodnicy, że da radę. Ale czy też będą mną zainteresowani, no to już... Robiłbyś dymy, czy... No raczej jesteś wyważonym człowiekiem i masz też rodzinę generalnie, którą bardzo mocno tak jakby stawiasz wysoko na swojej hierarchii, więc chyba takie patologiczne zachowania nie byłyby dla ciebie. Dostałem raz takie pytanie właśnie od jednego z organizatorów gali freakowej. I powiedziałem, że nie ma opcji, no ja nie potrafię po prostu, tak zobacz, nawet była walka na King of the Streets, mój przeciwnik przed walką napisał przygotowania na polską kurwę, gdzie on mnie w ogóle nie znał, nie? Ja nic, po prostu mu ręki nie podałem, a po walce go oplułem i pokazałem mu fakery, tak? I to była moja zapłata za to, tylko po walce to zrobiłem, nie robiłem żadnych dymów, ani nie pisałem, że to ty jesteś kurwą, bla, 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 po co to robić, tak? Ja uważam, że wychodzimy tam, obydwoje jesteśmy wytrenowani, jeden mniej lub więcej, nieważne, ale włożyliśmy to tyle serducha. Ja szanuję każdego zawodnika, tak? Przed walką, po walce, tak? Wiadomo, nie? Ten mnie nie szanował, dostał za to zapłatę, nie? Karma wraca. Dokładnie. I do niego wróciła podwójnie. Przegrana plus. Zapytam Ci tylko jeszcze o walkę. Widzieliśmy walkę Gleby, no i powiem Ci, chyba naprawdę mocno wszedł ten turniej i taki, nieskromnie mówiąc, faworyt turnieju. Natomiast zapytam Ci o walkę wieczoru Vasyl Don Diego, bo to ciekawe starcie i jak Ty się zapatrujesz. I chciałbym, żebyś nie opowiadał tego, co wszyscy, tylko bardziej wszedł takie techniczne analizy, bo ja to lubię i wiem, że Ty się na tym znasz też. Generalnie nie znam tak na co dzień jednego i drugiego, może tak powiem. Obserwuję, widzę i tak dalej, co robią. Lekko mi się wydaje, że Don Diego za bardzo stara się być medialnie, może troszkę mniej się skupia na treningach. Nie wiem, nie widzę tego, ale takie mam wrażenie, jak go odbieram jako gościa gdzieś tam z boku, tak? A wydaje mi się, że Vasyl jednak jest takim gościem, mnichem zamkniętym w sali, co zapierdziela, tak jak za starych czasów się robiło, tak od rana do wieczora siedzi na sali, śpi tam i wydaje mi się, że może to się skończyć dla Vasyla pozytywnym dzisiaj wynikiem. Czyli ta generalnie bardziej odporność i wytrzymałość po stronie Vasyla niż ta inteligencja w ringu Kubiszyna, tak? No tak. Też nie ujmuję Don Diego, no bo świetny bijok i naprawdę dobrze się bije. Pokazuje, no to na każdej zresztą gali ze wszystkimi wygrywa, tak? Nawet ostatnio z Denisem wygrał na freakowej gali, ale no jednak ma takie swoje patenty, które wykorzystuje, tak? Podpieranie się i tak dalej, to takie, no jest bijok, ale no właśnie myśli mądrze i tak dalej, ale może dzisiaj go to zgubić, nie? Nie wiem, no zobaczymy jak to będzie. Nie, tutaj nie kibicuję nikomu, może tak, nie? Tylko po prostu obstawiam, jak ja bym to obstawiał na BetClicku, to bym obstawiał właśnie w ten sposób. A wy możecie obstawiać inne gale u nas na Fortunie.
akurat na Fortunie nie ma Gromdy. Na Fortunie, okej. Okay. Ja to nie wiem, ja się nie znam, bo ja nie obstawiam w ogóle, bo... Mi się zdarza, ale powiem Ci szczerze, że jest to chyba jedna z pierwszych Grond od dawien dawna, gdzie nie stawiałem nic, bo powiem Ci szczerze, że w walce wieczoru ciężko mi o faworyta, a jak już miałem stawiać na pewnych faworytów, tak jak na glebę, no to ten kurs nie był w ogóle okazały. No właśnie o to chodzi. Ja Ci powiem, obstawiłem tylko raz w życiu mecz mojego klubu ode mnie z miasta, Błękitnych Stargard, jak grali z Lechem Poznań. I obstawiłem, że Błękitni wygrają, dla picu to obstawiłem. No i wygrali trzecioligowcy, kurde, z Lechem Poznań 3-1. Tak więc wygrałem wtedy za 10 zł 100 zł. I nie obstawiam więcej, bo po prostu wolę, że mnie to nie wciągnęło. Mam Wiśnia, na co wydawać pieniądze. Wiśnia, jeden z nielicznych typerów, który jest na plusie. Dokładnie. Dzięki bardzo za wywiad. Dziękuję. Wszystkiego bardzo, dobrego. Wszystkiego dobrego. Bardzo.